Dzień dobry wszystkim. Nazywam się Kinga Chrząszczewska. Mój pseudonim artystyczny to Kiniakik. Witaj Łukaszu, dziękuję za zaproszenie. Pomyślałam, że forma wideo będzie dosyć, nie wiem, ciekawą formą przekazania informacji na mój temat. Pytanie pierwsze padło, jak to się stało, że jestem w środowisku artystycznym? Czy to był mój wpływ, czy to moja wola, czy to wpływ rodziców? Nie, od zawsze czułam się artystką. To znaczy nie wiedziałam, że czuję się artystką, to był po prostu impuls. Zawsze jako dziecko malowałam, bawiłam się różnymi dziwnymi rzeczami. Zamiast bawić się drogim domkiem dla lalek, bawiłam się pudełkami, z którego tworzyłam na przykład właśnie domki dla lalek swoich. To taki przykład. Bardzo dużo malowałam jako dziecko, nawet w drugiej klasie miałam wystawę swoich prac. Oczywiście nie byłam, że tak powiem, szczęśliwa, bo to się stało za moimi plecami i to nie było dobre doświadczenie dla mnie. Natomiast moja mama z moją panią od plastyki stworzyły właśnie taką wystawę w szkole podstawowej. Okropne to było doświadczenie. Natomiast idąc dalej, zawsze czułam się bardzo taka, znaczy czułam potrzebę kreowania, ale miałam różne sytuacje w życiu. Miałam trudne dzieciństwo. Miałam wspaniałych rodziców, ale niestety moja mama była osobą uzależnioną, więc z tym się dosyć mocno borykałam. Potem w konsekwencji ja stałam się osobą uzależnioną i od alkoholu i różnych substancji, że tak powiem, zmieniających świadomość. Co jeszcze mogę powiedzieć? Od ponad 12 lat to jestem nieaktywnie uzależniona, ponieważ jestem po terapii uzależnień i prowadzę życie człowieka trzeźwego, trzeźwo myślącego. I to jest cudowne, najwspanialsze życie pod słońcem. Oczywiście to jest ogromna praca włożona w siebie, w swoje życie. Byłam zawsze kreatywna, ale destruktywna, tak? Po terapii przekierowałam tą samą destrukcję na tworzenie. Znaczy wcześniej, jeszcze przed terapią, byłam na studiach w Londynie, skończyłam Westminster University na wydziale Mixed Media Fine Art. I potem wróciłam do Polski, poszłam na terapię. W Polsce w międzyczasie jeszcze uczyłam w szkole brytyjskiej przez 2 lata. Jako nauczyciel plastyki, od tego czasu zaczęły powstawać warsztaty plastyczne. I tutaj pada pytanie, jakie mam osiągnięcia. No, nie wiem, dla mnie osiągnięciem jest to, że jestem trzeźwa przede wszystkim. Poza tym, że rozwijam swoją świadomość, no i że cały czas tworzę i jestem w tym, co kocham, tak? Natomiast takim osiągnięciem namacalnym było to, że w 2010 roku odbyły się warsztaty plastyczne na Warszawę. Brało w nim udział 40 szkół, warsztaty plastyczne dla dzieci. No i ja zajęłam pierwsze miejsce, prowadząc warsztaty plastyczne w tematyce masek. Mój ulubiony temat, bo mnie bardzo inspiruje właśnie mitologia najróżniejszych kultur, religie, filozofie. Jest to takie dla mnie bardzo inspirujące, baśnie, wszystko co jest takie mało realne, to ja kocham. Jak troszeczkę oderwane od ziemi, można powiedzieć. Teraz właśnie bardziej się uczę stąpać po ziemi. Ale wracając do tego, to zajęłam właśnie pierwsze miejsce i jeżeli ktoś jest zainteresowany, to zapraszam na mój kanał YouTube. Tam jest właśnie pokazane całe wideo, znaczy wideo z procesu tworzenia tych masek przez te wspaniałe dzieci w tej szkole. Co jeszcze? Tutaj jest, czy to było moje? Tak, to rodzice, oczywiście moja mama bardzo chciała, żeby widziała we mnie artystkę, natomiast tak naprawdę zawsze to było we mnie, taka natura kreatywna i artystyczna. To tak jak powiedziałam, dużo destrukcji było w tym wszystkim, bardziej skupiałam się na imprezach, na tym, na tamtym. Byłam bardzo wcześnie, zostałam matką. Także to życie było dosyć takie skomplikowane. A człowiek mam wspaniałego, cudownego syna i teraz mam cudowne, wspaniałe wnuczki i synową. Także opłacało się wszystko. Po terapii przekierowałam tą całą moją energię, bo czuję, że mam taką ogromną moc. Poza tym myślę, że każdy ma taką wewnętrzną, silną moc.
którą może gdzieś skierować i czy to jest osoba pełnosprawna czy niepełnosprawna, to ta moc jest w każdym z nas, tak? I jeżeli to jest prowadzone naprawdę przez serce i przez potrzebę, to można zrobić, góry można przenosić. I ja te moje góry przyniosłam właśnie na tą kreatywność, tworzenie, malarstwo i tak dalej. I sobie tworzę tutaj. Teraz znowu wróciłam po 5 latach do Anglii, bo kiedyś mieszkałam w Polsce, potem mieszkałam w Anglii 12 lat w Londynie, potem wróciłam do Polski i teraz znowu wróciłam 9 lat temu do Anglii. I mieszkam sobie niedaleko morza, w miejscowości Helsham, gdzie jest cicho i spokojnie i szanuję sobie ten właśnie spokój. Co tu mamy jeszcze za pytania? Jakie inspiracje? Aha, bo tak jeszcze, bo to jest napisane, czy taka sztuka dla osób niepełnosprawnych, czy świat artystyczny jest dla osób niepełnosprawnych. Tak jak powiedziałam, jak najbardziej, moc jest w każdym z nas. Ja bardzo dużo pracuję, pracowałam z ludźmi niepełnosprawnymi, z dziećmi niepełnosprawnymi. I jako taka opiekunka, a jednocześnie też robiłam warsztaty plastyczne z takimi osobami, z takimi dziećmi. Kreatywność. Jeżeli ktoś ma potrzebę kreacji, to w ogóle nie ma żadnych granic. Tutaj nie ma granic po prostu. Także jest taka dziedzina jak Art Brut, gdzie właśnie twórcami, artystami były osoby, są osoby niepełnosprawne umysłowo. Także to było ciekawe, to były wspaniałe początki, które się rozprzestrzeniły, to jest bardzo popularne. I niesamowita inspiracja również dla mnie, bo to jest taka wolność, którą człowiek może mieć ograniczone ciało, ale kiedy zaczyna się łączyć z tym duchem twórczym, z tą twórczością boską, to po prostu to jest taki czysty przekaz i to płynie, i to leci, i to widać. To widać na obrazach, to widać na jakiejkolwiek twórczości. U osób pełnosprawnych i niepełnosprawnych. Po prostu musi być to połączenie, a połączenie zawsze jest, jeżeli jest to płynie prosto z serca. Także nie wiem, co jeszcze mogłabym powiedzieć tak szybciutko. Moje osiągnięcia to, że jestem trzeźwa, że tworzę, że po prostu z całym sercem jestem skierowana na moją kreatywność i ją rozwijam codziennie. Jak czegoś nie maluję, to jest tutaj i się tworzy, także to jest dla mnie bardzo ważne. A jednocześnie jest to też ważne, że rozwija moją świadomość, moją uważność, która bardzo mnie w tym wszystkim wspiera, bo to jest całość, tak? I mam nadzieję, że kogoś to zainspiruje. A jeszcze inspiracje? To jak powiedziałam, mitologie, różne filozofie, najróżniejsi artyści, znani i nieznani, mnóstwo tego jest. Natomiast również ktoś mi powiedział, że jak ja się chcę dowiedzieć, co się u Ciebie dzieje, to patrzę na Twoje obrazy, bo faktycznie na nich jest dużo informacji z tego, co się dzieje w moim życiu. Ku mojemu zaskoczeniu, szczerze mówiąc, bo czasami nie jestem z tego świadoma zupełnie, to po prostu leci i wychodzi, a potem o, a to jest to, a tak, a to jest ten albo tamten i to jest taka sytuacja, która zaistniała. A najlepiej jak jeszcze jakieś moje koleżanki, które patrzą na to z boku, czy koledzy, oni bardziej uświadamiają mnie w tym, co ja namalowałam, bo ja czasami sobie sprawę z tego nie zdaję. No to jest ciekawe. Czyli inspiracją są ludzie, moje życie, świat, który mnie otacza. I to jest, myślę, że bardzo fajne, bardzo dobre. Tak? No. W takim razie bardzo dziękuję i mam nadzieję, że kogoś to zainspiruje. Dziękuję.